Ale już patrz co chodzi. Byłem na jedenasto. Byłem wczoraj yy, byłem wczoraj w tym Byłem wczoraj sobie do Vision Express, kurczę... Zadbał o siebie. Eee, mówię, że sobie zmienić coś w swoim imidżu, wiecie w swoim wyglądzie, trochę zaszaleźć, takie tam różne sprawy. Ciao ja chucząc. I mówię, dobra, jakieś nowe oprawki sobie kupię, miał drugie oprawki. No i znalazłem takie zajebiste oprawki, mówię, super są? Tak patrzę, przepraszam, mam pytanie, ile na to oprawki leczka? Dwa tygodnie? Mówię uuu może być ciężko. A mam pytanie, czy na wysyłka do domu może być? Może być. Ja mówię, no to spoko. No to mówię, dobra, to się na badaniu? Mówić, kiedy macie czas na badanie? Jutro czy dzisiaj? Mówię, no to chciałem się mówić na ten. Mm, na badanie. No i ta pani mówi, no nawet za pół godzinki będziemy mieli akurat okienko, bo ktoś się nam zwolnił. Ja mówię, no to zajebiście. ona się pyta, a Państwo chce zwykłą wizytę? Czy jeszcze może wizytę tam, tak, żeby sobie sprawdzić, wszystko z okien git, że tam może jakaś jaskra, nie jaskra? Ja mówię, no to pani, a ile to kosztuje? Stuwę. Hmm, może być ciężko. A mówię, no dobra, nigdy tego nie sprawdzałem, więc sprawdzić, bo tam mówię, no warto sprawdzić, żeby wiedzieć. No i mówię, okej. Okay. No i tak wiecie, przychodzi trzynasta. Yy, powiedziałem jaskier, to sorry jasker, przepraszam, przewyzyczyłeś się e, przychodzi 13, idę sobie na badanie Tam wiecie, oczywiście oszukuję podczas badania, bo mówię no, że widzę literki Których nie widzę, bo się nauczyłem ich na pamięć jak wchodziłem e, no, no i wiecie, mówię, że tutaj takie, takie są literki takie literki, ona mówi, o, o, super, super Widzę, że panu się wzrok poprawił, a ja mówię, nie, nie żartowałem akurat <laughs> Nie widziałem, tylko je na starcie zobaczyłem jak wchodziłem Ale mówię, a to proszę się oszukiwać, bo traci pan mój swój czas ja więc okej, okay, przepraszam, no i <laughs> jest no okazuje się, że tam troszeczkę mi sprogresowało lewe oko, że tam o 0.25 mam większą wadę. No, eee, no sorry, no ja jestem taki na co dzień Też jestem z debilem na co dzień klaunem, no nie no eee, i, 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 i mówię super, i ona mówi, no to teraz zróbmy jeszcze to badanie, to wiecie, żeby zobaczyć oko. No i podchodzę do jakiegoś giga wielkiego obiektywu i okazuje się, że ona robi mi jakieś zdjęcie, jakiś giga wielkim obiektywem i mówię, o kurde, co jest, no nie? Je. I ona tak robi to zdjęcie Mówi, musi chwilę poczekać, wysłałem to do analizy. No i poszło do analizy z 5 minut czekaliśmy eee, I okazuje się, że eee, mam jakieś tam eee, Oznaki jaskry, że jaskry mogę mieć, no i Ja mówię, o kurwa, no i mówię takie, no, no nie fajnie, mega niefajnie, no bo jaskry się nie da wyleczyć, no nie? No i mówię, oj, zaczyna się źle, no ale z jaskrą się da żyć, no nie, tam wiecie, no to nie jest tak, że jas dostajesz jaskrę i za tydzień, nie wiem, traci zrok. o gałki już te ci wypływają. No ale trochę spanikowałem, trochę mi się mood popsuł, trochę było mi przykro, i pojechałem sobie tej do domku. Pojechałem sobie do domku i wiesz, jak pojechałem do domku, zapojam kupić sobie klocki Lego. To jest swoją drogą, no ale to już nieważne. E, Przepojełem sobie do domku, jestem troszeczkę taki smutny okazuje się, że, y, że kurde, trochę się boję. Też mi właśnie Karolina pisała, żebym się umówił na wizytę kontrolną, żeby też zobaczyć, czy już tego wiecie, no żeby jak to zacząć leczyć, bo im szybciej się, za, się leczyć jaskry, tym wiecie, mniejsze prawdopodobieństwo, że jakkolwiek będzie na was oddziaływać. No i mówię, szukam, szukam, szukam no i znalazłem okulistę 11.40 wizyta, mówię. Nie no, 11.40 to się wyrobię na 14 na streama, no, przyjeżdżam 11.40, jestem sobie u. no, i mówię, że idę sobie na kontrolną wizytę, no i do tej pani, tam wiecie, jestem ogólnie tam znowu, znowu ciśnienie w tym oku badane jest, mówię, że jest okej, czy jest, ujdzie, tam wiecie, że wzroku mi już nie bada, mówię, że byłem dosłownie dzień wcześniej, żeby zobaczyć, czy mi się wada powiększyła. Żeby on też zależało mi, żeby na streama znoczyć. Ona mówi: No, to dobra, to jeszcze tutaj e, Zrobimy, sprawdziłem pod kątem tej jaskry. No i się pyta, czy chce kropelki, żeby rozszerzyć mi tam Wiecie, bo ja żeby ogólnie sprawdzić tam e, oczy. No i ja mówię: "Słuchaj, jak jestem, to ich pani dano, no nie? Jak już robić badanie, to szczegółowe. No ja mówię: okej, okay. wpuściła mi te kropelki, wypuściła mnie na 10-20 minut. Ja zwołuję do Stasia: Stasiu, słuchaj, tak 10-20 minut będę wchodził że z kropelkami rozszerzonymi, i pani mi sprawdzi oczy, i tak za, tak zakłada, za pół godziny możesz po przyjechać, no, nie? A Stasiu, mm No, ok, no, ok, zajel bi se. Wchodzę, siada na fotelu, pani bierze tam jakieś urządzenie i zaczyna mi sprawdzać oczy Mówię, o kurwa, ale pan ma tutaj dziury, ja pierdziele To już się szybko powinno leczyć, bo to pan... Przepraszam, ćwiczy pan jakiś sport czy coś? A ja mówię, e-sport, ona, ona na to się nie liczy A ja mówię, aha No... <grywia> I mówię takie, no dobra, no okej okay. Mówię, no ale co w związku z tym? No ona mówi, że no ten, mm, rozwarstwia się panu siatkówka, czyli może pan straci wzrok I to dość mocno, bo tutaj jest jakiś ślad ślimaka czy coś, ja tam dziury miałem I ona mówi do mnie, że... No, możemy dzisiaj działać z zabiegiem, żeby tak jak najszybciej Bo to trzeba, to ona powiedziała, że tylko zabieg tak wchodzi w grę eee, zabiegiem, no może się pan mówi, no za tydzień czy coś I Ja takie, proszę panie, ja wzrok mogę stracić i co, 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 ja, dobra A jaki jest zabieg? Laserem A ja takie, nie. Ja mówię, no nie, tylko nie zabieg i to laserem w oczy? Ja się pytałam, a to boli od razu? Pierwsze pytanie no mówi, nie, nie boli, ja mówię, no, ta, laser w oczy, nie boli Ja mówię, no dobra, niech pani będzie, nie, nie boli no, no i ona mówi, że nie boli, więc ja mówię, okej, okay, ja pani wierzę. Mm, a okej. Okay. Ten e, mówi, że okej, okay, że nie boli. Ja mówię, no super, e, nie ma problemu, no ale w pewnym momencie przychodzi taki moment, że to pani mówi, no ale pan wyjdzie, bo to będzie teraz trochę ten zabieg potrwa, że tam wiecie, tam jakoś, że musi wjść innego pacjenta, że się jeszcze chwilę swoju już to myślą, wypełnił e, zgodę na e, zabieg laserowy, a patrz na zabieg laserowy taka jedna mała karteczka takie. Czy szczegółowo zostałeś poinformowany? Sytuacja była taka, że przychodzę już na ten zabieg, już typowo na ten zabieg do niej. No, i ona mówi: okej, okay, no to lecimy. Mmm, zabieg, czy jest pan gotowy? Ja mówię: No nie. <laughs> ona, no. Trzeba działać jak najszybciej. Ja mówię: No, dobra. Bierze, znieczuliła mi oczy. Ee, I ogólnie wkładała mi taką strzewkę do oka, którą sobie jeździła. I potem były strzały z lasera w oko. Najgorsze uczucia, jak jest możliwe. Widzowie, ja po prostu w mojej głowie miałem coś takiego. Że ja muszę wytrzymać. Że jak ja się na to zgodziłem? Dlaczego to zrobiłem? Wyobraźcie sobie, że macie otwarte oczy cały czas i ktoś wam napierdala latarką w oczy. Tak centralnie po oczach z bliska wam napierdala i jeszcze laserem po oczach wam napierdala. I wy nic nie możecie zrobić i jeszcze macie otworzone otwarte oczy cały czas. I musicie mieć otwarte oczy. I ja, no nie dość, że się normalnie wiecie. To normalnie wiecie, łzy czy coś mi tam ciekły z y, oczu. To jeszcze, ona mówi, że. No, żebym nie zaciskał czasami ten, bo dostaje się powietrze i że może wtedy coś pójdzie tak. Ja mówię, okej, okay, ja pierdolę. No i wiecie, tak, mam, ten, mam, mam wykonywany ten zabieg. I ona mówi, no i pan ma otwarte prawe oko. Ja mówię tak z ciekawości, jak już wiecie. Troszeczkę tam e, zabrałem oko na chwilę, bo powiedziała, że mogę z tym mrugnąć. I następnie, sytuacja jest taka, że ja tam jestem, z zrozpaczony. Mówię, ja pierdolę, ale to boli, przecież to mi miało nie boleć, ale to błyszczenie w oczy tak bole, że płaczą mi oba oczęta moje. I mówię, ja, ja pierdzielę, co jest z moim prawym okiem? I zamykam lewe oko I takie mam O kurwa, nic nie widzę I ja pierdolę Widzę czarność, nic więcej nie widzę Mówię, co jest kurde A ja mówię, ja nic nie widzę na prawe oko, ja nie widzę na prawe oko, ja nic nie widzę na prawe oko ja A ona nie no to normalne, no nie, to, to musi być tak, że pani będzie wiedział, bo pan światełka i to sprawa. Ja mówię, <laughs> a ja go nawet nie czuję! Ja nie wiem czy on mi otwarte czy zapknięta. On mówi do mnie, proszę, proszę sobie mrugnąć, ja mam oko otwarte i mówię, a to ja mrugam czy nie mrugam? No <laughs> i sytuacja jest taka, że robiła mi te strzały. Tam miałem 281 strzałów w to prawe oko i podobną ilość miałem w lewe oko? I ja nawet zrobiłem sobie zdjęcie. Jak wodziłem po jednym oku, jak wodziłem po obu oczach, zrobionych z tego, z, 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 z tej kliniki, mogę wam pokazać, zaraz mogę wam pokazać, jak wyglądałem. Poza tym, że zabieg dość drogi, no, to ja miałem taką rozkminę, wyobraźcie sobie teraz, że pracujecie na, no, na normalnym etacie, że każdy z was za, załóż zarabia 3000 na rękę, 4000 na rękę i nagle się dowiadujecie, że kurwa możecie zaraz stracić drognie nieodwracalnie, bo ogólnie przez rozwarstwienie się siatkówki możecie nieodwracalnie stracić drogi, jeśli nic z tym nie zrobicie, no nie? No, i idziecie i dzieci, okazuje się, że musicie zapłacić. Wiecie, zabieg kosztuje was tysiąc złotych. No, i macie takie, ja pierdolę, No, i wiecie, macie takie, no, macie to, te swoje pieniądze i zostawiać się, to ratujemy wzrok, no, nie? Najwyżej nie będę ogrzewać tylko kocem się będę przy, przytulał, no, nie? No, co jak co, ale do tysiąc złotych za mi lusterę w oczy. <laughs> wiecie, ona wyglądała, jakby miała satysfakcję strzelania w oczy. Ale nie zmienia to faktu, że. No zdecydowanie się od razu robić zabieg, bo jednak ona się pytała, no to możemy za tydzień mówić, a ja takie, to no nie, no jak za tydzień? I dała mi krople w ogóle jakieś też nowe, zliczające. Za, za ten. Jereka to jest tak dużo w dzisiejszych czasach. No w sensie ja może jestem zawieszony, słuchajcie, no bo ja pracowałem też normalnie, no nie wiecie, ja zarabiałem na rękę tysiąca, więc dla mnie 1000 zł to jest giga dużo cały czas. Ja wiesz, że inflacja i te sprawy, ale dla mnie 1000 zł to jest giga dużo. Operacja barku za 16 tysięcy, no ale właśnie o tym mówię, no nie? Że coś się ma wydarzyć, takiego i no, musicie ratować swoje swoje zdrowie. No nie wyobrażam sobie, tak ze wszystkich zmysłów, jakie mam, tak jak rozmawiając ze Stasiem, ze wszystkich zmysłów, które mam stracić wzrok. Ja byłbym gotów stracić każdy inny zmysł, tylko nie wzrok. To jestem ja. To jestem ja po pierwszym oku. To jest to oko oszczelane. I miałem przerwę na drugie oko. To jest to oko poszczelone. Ale ja mam wielkie źrenice. Widzicie to? Teraz to widzę. Jakie ja mam czarne oczy. To po tych kroplach. Ja wiem, no ale zaraz sobie tutaj ten, no nie? Tutaj poszczały, nie poszczały. I teraz pokażę was, dzieciak, jak wychodziłem już z tej, z tej kliniki z moją minę. Patrzcie, ja już będzie patrzę na te oczy. Ja już mam takie tyś oczka. Ja wychodzę z tej kliniki, smutny, giga smutny wychodzę. I najlepsze jest to, że ja tam wiecie, taki PPW trochę, no. Wychodzę z tej kliniki, wiecie, zjeżdża sobie ten, otwierają się drzwi i ja normalnie mam flashbanga na mordzie, że ją. Ja, ale patrz, takie tyci oczka No sobie takie mikro oczka zrobiłem Że to była głowa i nawet jak Stasiu po mnie przyjechał To ja mówię zobaczyć, Stasia zobacz, jakie, wiesz, wiesz, że ja no Wiecie, to no, bardzo przymrużone oczy mam Bo mnie bardzo bolało e, Patrzenie w ogóle jakkolwiek na światło codzienne e, Dopiero potem jak mi Stasiu zabrał na obiadek Pepi To ten, to mi zaczęły się otwierać oczka, no nie Wiecie, mi się oczy otworzą jak no Jak mnie hejtować <laughs> Ale nie powiem, no babeczka powiedziała, że za trzy tygodnie mam przyjechać na wizytę kontrolną, zobaczyć czy wszystko jest git. No i ogólnie powiedziała mi, że przez trzy tygodnie, i teraz to jest pytanie do Was, e, że przez trzy tygodnie mm, nie wolno mi nic robić poza spacerami i siedzenie przy komputerze. Bo oczywiście zapytałeś o siedzenie przy komputerze, no nie? Bo no jakby powiedziała, że przez trzy tygodnie mogę korzystać z komputera, to bym chyba się popłakał. No. Powiedziała mi, że nie mogę nic zrobić przez trzy tygodnie, ma dosłownie wypisane, że nie mogę skakać, biegać, podnosić ciężarów, czyli wiecie... No, automatycznie nasz zakład musimy odłożyć w czasie na trzy tygodnie, albo zrzucamy dietę. Zakaz ruchu, no dosłownie zakaz takiego intensywnego wysiłku. Mia y miałem to samo i po tym zabiegu nie można wychodzić na słońce, nie można wychodzić jak jest duży wiatr, no właśnie. A wiecie... Jaki zabieg? Miałem y laseroterapię. Jeśli dobrze to określałem, to była Czyli okazało się, że mam jakieś dziury w oku. Ja to jest, mówię, ścieżka ślimaka. Gałka, oczna, ścieżka ślimaka. To jak praktycznie wybierał ten. Chy, nie mam pojęcia. No ale zakładam, że jak mi kazał patrzeć, to pewnie jak gdzieś tutaj jakieś dziury miałem tutaj. Jakieś tutaj, nie wiem, gdzieś jakieś dziury pewnie miałem, nie? O tej siatku. To ja tak daleko dziury miałem? Tutaj! To ja go na tym laserem i strzelała? Chodzi za to, że tak. No widzę, patrzcie. Yy, rozwarstwienie siatkówki. A wiecie coś najlepsze? Ja miałem objawy tego w ogóle i ja to zbagatelizowałem, bo ja myślałem, że to jest normalne. <laughs> Jakie? Miałem yy, ten. Miałem czasami takie flesze, tak to krewcie przed oczami. Miałem takie mm, Jak to się nazywa? Na jak jakby to nazywała Mątwy? Coś w tym stylu? Plus takie czarne plamki. I właśnie. E, ja troszkę myślałem, że to jest normalne, że to wiecie, troszkę zmęczony jestem, czy coś po prostu to się to bierze. Mroczki, właśnie. Nie wiem, czy to były mroczki, właśnie, ale może mroczki. No i to jest w ogóle, że wiecie, no. E, Nieleczenie e, może doprowadzić, właśnie, do trwałej utraty wzroku. Przez co... Yy, no i to jest odwracalna yy, nie, nie da się tego już potem naprawić więc ona mi powiedziała żebym no jak najszybciej się na zabieg ona, ona, wiecie ta pierwsza widziałam lekarza no, tak bardzo determinowanego który mi wprost powiedział że to nie ma na co czekać że ja mi, mi zabieg nie ucieknie i ona mówi że jak chce, to ja mogę za tydzień przyjść ona to rozumie ja problem mogę za tydzień przyjść za dwa tygodnie ale żebyś był świadom tego że ja sam się narażam w tym momencie no nie <noise> Też mam jakieś czarne plawki w lewym oku, to normalne czy nie? Skąd ja mam wiedzieć, kurwa? Ja poszedłem i myślałem, że zade wszystko ginę. Okazało się, kurwa, oczy zaraz tracę. Ale Ryms jest chyba. Ja Wilczka napisała, jak tam oczko jedno, a ja ogólnie na obo. Niech to, oba oczy? Oba, ocz, Oba, oba. Lewej prawe od razu, nie? Czyli wiecie, ja autentycznie bym stracił na, na tym na tym. Ja oku widzę, nie? Więc to. Nie, nie, nie chciałem ryzykować. Chociaż ja powiem wam tyle. Ja na waszym miejscu, jeśli ktoś zaszka ma jakieś wątpliwości co do swojego wzroku, to bym poszedł się po prostu przebadać, no nie? To takie jest moje, no bo wiecie, ja powiem że ja u okulisty byłem x lat temu. chyba byłem z 5 lat temu u okulisty. i Było gidno. Ja i ona powiedziała, że to są u mnie bardzo świeże zmiany. Ja się pytam skąd to, ona mówi, że to genetycznie prawdopodobnie w wypadku. Ile taki zabieg? Wiecie, jak kosztowało, no mówię, ja, całość za dzisiejszą wizytę zapłaciłem około ponad troszeczkę 1000 złotych, no nie? Możliwe, że menty, no. łosiewate. Siadroku. Więc yy, nie ukrywam, że po prostu ja osobiście giga Wiecie, mi się odechciało teatycznie. Yy, wszystkiego. Jak ja się dowiedziałem, w widzowie, ja na przykład bardzo cenię sobie wzrok, ja kocham widzieć rzeczy, kocham widzieć, czy to ładne, brzydkie rzeczy, yy, coś dziwnego, fajnego, nietypowego. I jak ja sobie pomyślałem o tym, że gdybym jeszcze szka nie poszedł przez przypadek, sobie kupić nowego oprawek i stwierdził, że sobie wezę dodatkowe badania i by się okazało, że ja bym zaczął tracić wzrok i na własne życzenie, bo jej chciało, w sensie, nie wiem, jakoś wychodziłem z założenia, że nie muszę do lekarza i by stracił ten wzrok, to ja bym sobie tego nigdy nie wybaczył. Moim zdaniem dla mnie wzrok, jak wiecie z tych mówię ze wszystkich zmysłów jest najcenniejszy. Mogę na przykład czytać Wasze wiadomości, mogę na was patrzeć, mogę się z was zabijać, że macie jakieś dziwne kolory, na przykład czy coś, albo że głupoty piszecie, albo jak mnie wyzywacie, no różne są rzeczy, no nie? A czegoś czywa cię na kasę? Eee, ludzie, no wydaje się, że nie, wiesz, no bo jak ja wiecie, zanim ja zdecydowałem się na zabieg, Yy, to ja zaczęłam chcesz skoczytać w internecie, no nie? O ty co powiedziała, i to dosłownie każdy, no nie? Że no to trzeba po prostu zabiegiem wyleczyć, no nie? Na każdej stronie czy coś, że to trzeba zabiegiem, że tam ci nic nie pomoże, tam zabieg tylko wchodzi w grę. No i chyba że masz wyjebane w swój Rock, no to wiesz, no to już aptuju trzeba się badać, bo zrobić najważniejszy Sandzik, tak, to prawda. Xelaksi tak, no ważne, że ma czas zrobić zabieg. Tak, się mówi, ja się mówię, ja się cieszę, no i powiedziała, że może mi zrobić zabieg teraz na miejscu, pomimo tego, że ma klientów je ja po prostu poprzerzuca między klientami, to ja takie A chce zarobić na mnie? Lub po prostu, serio chce mi pomóc, więc wyszedłem z założenia, że raczej chce mi pomóc, się Sia Yoshiro Więc nie ukrywam, że trzeba legendarny, że no ja na przykład bardzo się cieszę, że... Mówię, to głupi przypadek, do no głupi przypadek Słuchajcie, ja zdecydowałem się iść... Ja zdecydowałem się iść i, i ten... E, I... E, 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 e. Ja zdecydowałem się iść, kupić swoje oprawki, bo okazało się, że mam prawdopodobnie jaskrę, poszedłem przebadać się, czy mam jaskrę, a w ogóle wyjął, uwierzycie jaki miałem rozjazd emocjonalny. Ja idę i yy, ten, badania na jaskrę. Pani mówi, nie, nie ma tej jaskry, po prostu się upada tak na czyja, yy, układają. Ja mówię, kurwa, zajebiście, czy jednak jestem zdrowy, hurra, no nie? W zajebiście. A ona się pyta, no ale jak chce, to mogę panu kropelki wrzucić w oczy i zobaczymy, czy ta wszystko giz zbudowała, ja w sumie jak jestem, ich paj Wracam za 10 minut. Jakie dziury padł trzeba? Ja pierdzielę, to trzeba szybko usunąć, bo inaczej panu się odklei. Co się wiecie? Roz, rozwarstwi ta! E, siatkówka i będzie podwijał. Takie. No i to sobie, ze radości miałem to sobie rozpacz od razu i smutek, no jeżeli ja pierdolę, a wiecie, moje pierwsze pytanie, czy to boli, on mówi, że nie boli, no i ogólnie nie bolało, w ogóle ten zabieg, jeśli chodzi o samo takie odczucia fizyczne, to nie bolał, ale najgorsze doświadczenie, jakie w życiu miałem, bo tak wam mówię, jakby ktoś wam trzymał parę oczu, cały czas otwartą i wy nie możecie mrugnąć ani nic zrobić i ten, cały czas wam napierdalają, światło jest bliska mocnym i jeszcze laserem po oczach. No i właśnie o tym mówię, Egzi, więc ja pewnie jeszcze jak wrócę teraz do Katowic, to pójdę na wyniki krwi, przebadam się, bo jednak chyba warto się przebadać, żeby w razie czego, tak by coś było, czy coś nie tak, no to się mieć być świadomość, że z czymś trzeba tam powalczyć. Ty, tak się tak ludzi torturował, Mega, nie. Powiem szczerze. Wyobraźcie sobie, że jest. Ty... Ja, ja, powiem szczerze, ja serio czułem się jakbym na torturach, no przecież jak ona mi dawała tym światem poczek, no to przecież jej nie wyjebie, no nie? Że ty, po nie wywalę jej, jej z pięści, powiem, kurwa, zostaw mnie, co ty mi robisz, no nie? Ty, ja pierdolę, ja już oczy. Ja normalnie sam się po nogach ściskałem, sam się po wszystkim, co mogę ściskać, ściskałem, i miałem taki. Ja pierdolę, ale to boli, ale to boli. Dajcie mi ktoś to oczy, idę jeszcze? Zo. Pizdom jesteś, kosiasz? W sensie, no tak, pizdom jestem, <laughs> nie to no, tragedia, to jest naprawdę tragiczne, ale najbardziej mi się podobało, jak ktoś na Twitterku, bo ja na Twitterku, wiecie, trzeba szybko się z wami podzielić, o co chodzi, no, nie, dlaczego mnie nie ma, na Twitterku sobie napisałem, no, że, trochę <laughs> unlucky sytuacja, i ktoś napisał... <laughs> Że ja miałem problem z, z żenicą, i siatkówką, i zabieg laserowy mi zrobili Nie widzę żadnej różnicy, ale podobno zdrowie mi uratowali Ja mam to sobie to samo Nie widzę żadnej różnicy, poza tym, że wtedy nic nie widziałem dosłownie Ale podobno zdrowie mi uratowali, więc no, czuję się od razu lepiej, no nie? <ścoughs> więc to zaś ja się czuję usatysfakcjonowany Szkoda, że w grze szybko ci oczy nie reagują no, Szkoda, Eryk, że ty rysować nie potrafisz <coughs> minus RKI event? No ale jaki minus RKI event?